Cześć wam z tej strony, Kurczak! Zaraz się naprawili, ale to nie brzmi za dobrze i tak. Znaczy, jak we dwójkę gramy. Ale ogólnie spoko. Dobra, dzisiaj ja idę chyba normalnie ogolić bawoła. Taką frajera bawoła skroić idę. Paweł właśnie będzie budował takie rzeczy magiczne, bo on chce mieczyki. On chce mieczyki i koniec. Ugotować coś, kurwa? Mocne, nocne. Ugotuję. Można by też więcej garnków tu postawić w sumie. A, i naładuj sobie trochę tym... latarenkę, bo się będzie psuła powoli. Znaczy, nie midballsy, tylko lightbulby się będą psuły powoli. Te drzewa dalej jakieś z dupy w ogóle. Niewyrośnięte. Daj no ze dwie na drogę. Ej, jestem jedna rzecz ciekawa, czy ja ci mogę... Nie, nie mogę ci też duszy. Do dupy. Dobra, to pan se gotuj, a ja lecę. Bo nic więcej nie będę potrzebował. A czekaj, otworzę bramę jeszcze. Żebyś miał jak wyjść z domu. Wiesz, o co chodzi. Wariacie. Nie wiem, tak cię tnie, że mało co rozumiem. Aha. W sumie znowu Discord jest wspaniały. Nie zapominajmy o tym nigdy. Paweł. Ja. Będzie problem, jak się jedzenie popsuje. Bo takie popsute jedzenie będzie dawało mniej, a Wartoxowi jeszcze mniej. Także... Mam w sumie rację. No. Trzeba na to też uważać. Czyli tutaj z tym jedzeniem trzeba ogarniać, a jak nie z jedzeniem, to z psychiką. Bo raczej co do zdrowia, to się tutaj nie trzeba martwić o nic. Tak mi się wydaje. Bo nawet jak przesadzimy czasem z duszami, to nas wyleczą od razu. Także kurkę. Żryj te soule, a nie... No spoko, mamy jedzenie, więc nie musimy. Właśnie jakbym żarł soule, to jeszcze tym bardziej by nam się popsuły wszystkie te rzeczy. Co mamy w lodówce, bo bym nie musiał gotować w ogóle. No ale tak mówię, że jak ci się popsuje jedzenie, to możesz żreć soule. No, to jest na luzie. To jest jak zdobywasz soule, to zdobywasz też jedzenie przy okazji drugie, nie? Bo coś tam zabijesz zawsze. Jakieś tam żarcie wyskoczy. Aha, i trawy by się przydało pozbierać przy okazji też. Bo ja mam 18 przy sobie, a będziemy robić zbroje, hełmy, no to wiesz, to nam zleci. To nam zejdzie troszkę. Dobra, dobra. A ty tak, Shadow Manipulator i w sumie drzewca w takim razie by się przydało namierzyć jakiegoś. Albo drzewko popsute. Albo drzewko popsute, no. To też prawda. Tylko właśnie tak zastanawiam się, gdzie one były. Czy my jakieś widzieliśmy tu? Mogę być ślepy. Tutaj jest jedno. Dobra, nie będę na razie patrzył, bo mi szkoda trochę czasu, ale jedno ci oznaczyłem. Także możesz tam podskoczyć kiedyś. Ej, właśnie, coś zauważyłem, że ptaki znowu nie dropią tego flinta. Chyba, że to też jest losowo jakoś wybierane od ustawień świata, czy cokolwiek. Nie wiem, ja tego jeszcze w ogóle nie widziałem, żeby dropły. Odkąd mi o tym powiedziałeś. No serio, po prostu lądują i wyrzucają sobie ten... Wyrzucają sobie tego flincika i siema. I to było normalnie w patchnotach napisane, tylko że nie wiem, czy tego nie usunęli przypadkiem, no bo teraz już nic nie dropią. Czy to była może zapowiedź? Patrz, bo flint to flintstonowie, nie? A flintstonowie to dinozaury. A Zico mówi, że będzie event z dinozaurami, nie? Makes sense. Jak zawsze. In Paweł, I trust. I think. Także, no, następny event z dinozaurami, Wartox potwierdza, razem z ptakami. Mówił, że coś tam mu nie pasują, że trickstery. Dobra, golone będzie. Bo w sumie mamy tam czapkę i kurtkę, naprawiłem ją już też, ale można troszkę więcej. Zawsze to będzie na drugą na przykład czapę. Paweł pewnie kurtkę zarypie. On tak lubi. Złodziej. W sumie Krampus to możesz zarypać. Grasz teraz Krampusem, Impem, nie wiem, w sumie trochę tak rozbili teraz to. Bo już nie wiadomo, czym jest tak naprawdę Wartox i czy Krampusy są Impami, czy czym. Czy kombinowali trochę. Czy tu gdzieś jest jakiś pan jeszcze? Chyba nie, bo nie widzę go. O! Jak się robiło capajkę? Nie widać capajki. Ale zrobi gówno. Będzie jedzenie kolejne. Tak, gówno to jedzenie.
Jakbyście nie wiedzieli. Na luzie. Na luzie się je. Cyk. Nie wiem, jakoś jak Wormwood mi nie przypadł do gustu za bardzo. Znaczy może nie przypadł do gustu, to dużo powiedziane, ale... Tak jakoś zapominam o nim. To tym Warthogsem mi się zajebiście gra, tak po prostu przyjemnie. Sobie skaczę. Sobie zjem coś. Psychiki stracę miliard. Kozak. Ty tu łapałeś króliki? Ja. Czy dziwię się, że pułapka jest tak... Skąd ona się wezła? Dobra. W sumie też by mi się przydało jakoś souli podreperować troszkę. To w sumie mogę nałapać pszczół i pszczoły przy okazji się będą wkurzać, że je łapę. Więc sobie je pozabijam. No i super. Po sprawie. Zrobię sobie zbroję przy okazji. Żebym później się nie zdziwił, że mam 9% i umieram od pszczół. Jestem zdolny. Jestem zdolny do tego na pewno. Tyk. Dobra, będę wracał. Tylko 9 wełny, w sumie mało ich tutaj mamy, wiesz? Chyba, że nie odkryliśmy jeszcze całego. Ale mało dość. No i chyba na czapkę wystarczy, bo już nawet nie pamiętam. No chyba sieci trzeba było więcej niż wełny. Ale 9 raczej kej. Raczej kej. Zjedzmy to zanim się popsuje. Za czym ty biegasz? Wykupujesz groby? Ja. Jezu, czemu? Grabbing. Masz klejnot? Nawet już mam. Fioletowy zdobyłeś już? No, zdobyłem z tego skoczkę. Aha. Co sobie tam był. No, no wiem gdzie. A w sumie stwierdziłem, że skoro i tak tu jestem, to pozbieram te rzeczy, co tam są. No, to spukam. To nie, bo... pozbierałem, a rzeczy tam zostawiłem. Jakby trzeba było nam golda, to się skoczy z tym. No zawsze, tam jest bliżej i tak po to. No jakbyśmy z bazy mieli brać, to tam jest bliżej. Także luzik, herbusik. Dobra, no zbieram tej kupy i w sumie sam nie wiem po co. A, no tak, przecież ja tutaj będę normalnie farmy nawoził. To jeszcze sobie tą wezmę, tamtej mi się nie chce. Nie idę po nią. Pierdyle. Pierdyle. W sumie ulów nie będę niż się nie będę nam stawiał, bo to też jakoś tak się wydaje, że nie będzie nam potrzebne raczej. Useless ule. Tylko się przydają, teraz szczerze ule bym postawił tylko po to, żeby kawy mniej zużywać, jakby była kawa w together. A tak to ule mi jakoś tak zbędne są. 7 krzaczków więcej będzie. Ełek! Ja. A zrobić ci czapkę jakiegoś takiego specjalnego kształtu, koloru czy coś? Bądźkolwiek jak mam. Chciałem coś dobrze raz w życiu zrobić, to nie. Poprzesadziłem z dobrocią. Ja no zrobię ci już. Gdzieś ty soule w typcym. Dajże je tu. Kościu. Dobra, to teraz losowanko będzie. Jaką czapkę Pawłowi zrobimy. Taka, taka. Ej. Aha, dobra. Bo ja zniszczyłem jednego skina. Tego zielonego. Żeby przerobić sobie go na lepszego. Czy ta... Dobra. Już wiem, którą. Tyk. To jest ten skrzynie z tymi rzeczami? Tak, dobra. Mogę nawet drugą zrobić, ale... Useless. Tyk. Aha, w sumie ja będę potrzebował sieci. Bo chcę zrobić siateczki na pszczółeczki. Ile tego potrzeba? Jedną. To zrobię ze dwie. A, one teraz się schowają, to dupa. To sobie nie porobię, ale w sumie mogę pofarmić te... pofarmić... Soule. Bo, no co, mogę poatakować po prostu ule tutaj. Ej, te mogę rozwalić. Te czerwone. Intensive gameplay. Wow, oberwałem, aż. Wygenerował się mi ten świat bez biomu z kamieni. Serio? To jest w ogóle możliwe? Tak. Dziwne to, Max. Nie wiem, ja chyba tak nie miałem nigdy, że jakiś biom mi się w ogóle... Ej, albo może masz go na, wiesz... Na wormhole'u którymś.
Nie, nie sprawdzałem jeszcze wszystkich. Mi się wydaje, że to jest opcja jedyna możliwa teraz. Albo jakiś ogromny błąd gry. Albo jakoś magicznie jedną z nowych aktualizacji coś przekombinowali. Bo oni w sumie teraz niby sprawdzają to, co się będzie działo potem w aktualizacjach, nie? Ta aktualizacja kwietniowa, która ma wyjść, to ona ma tam być taką podstawą do tego, co będzie później, co będą nowe aktualizacje wychodziły. Dobra, przede wszystkim to tak, release. Zapraszam tu państwa do tańca z gwiazdami, z pszczołami. Ła, obrywałem. Ale muszę uważać, bo już bym się, wiesz, przeciążył przed chwilą. Dobra, to ciężej jest ten, się nie przeciążyć, niż unikać tych pszczół, tak szczerze. Unik, gościu. Dobra. Chyba mi wystarczy na razie tyle. W takim razie, jak już muszę kombinować z przeciążaniem się, to chyba nie potrzebuję więcej dusz. A, i miotku nazbierałem, jakbyś chciał. Miotku, mój smrodku. Jak smutno. Przepraszam, ale nie chciałem ci krzywdy robić. Spaka, że zrobiłeś. No właśnie, no właśnie. Tak to jest w życiu. Chcesz dobrze, wychodzi. Jak się robi wafelki w ogóle? Bo mamy masło, nie? Nie pamiętam. Masło, może tam trzeba jakieś mleko? Dlatego one są takie kozackie? Dobra, spróbujemy zrobić z masła, miodu i borówki. Nie wiem, czy ta borówka nie popsuje. Ach, zrobi się. Gdzie ta łapa? Z lewej? Nie, z góry. Ma. Do widzenia. Czekaj, czy wyjdą gofery. Wyszedł dżem. To chyba jednak nie do końca. I nuggetsy. Ty se zjedz nuggetsy. A zjadasz duszę teraz, widzę właśnie. Jesteś złym. Złym chłopcem. Dobra, to mi doda jakieś 18 może? 19? No, 19 mi dodało. Na dole. Łe! Kombo dostał takie, że nie wiedział, gdzie się teleportować w ogóle. Dupnij z tego, będziesz miał sanity. Dobra. I w sumie daj mi jakąś jedną dupkę świńską. Pyk. Masz full HP, nie? No, prawie, że a co? Aha. Ej, weź zobacz, wylecz się tym glandem. Jest w skrzyni tutaj. Ile ci wyleczy? Dobra, 8 leczy, czyli normalnie. To tak jak z Wormwoodem w takim razie. Gdzie są... Aha, jagody już zużyliśmy, dobra. Nevermind. Nie zapłonni. Zapłonni. Najlepiej, jak chcecie jak najdalej się teleportować, to sobie tak, o, po kątem. Tyk, wtedy macie najdłuższą wizję. Na mapeczkę. Na mapeczkę Rosję. A gdzie są pszczoły? Halo, dzień dobry. A nie wychodzą. Ja chcę pszczółki. Do 20 jest chyba, nie, albo do 20, albo do 40 jest, tak, już szczerze sam nie pamiętam. Ty. Pszczoły. Motyl wyszedł. W sumie motyle też mogę łapać, tylko że to będzie kolejny stack. Wiecie, murder klikacie i dostajecie duszę i tak dalej. Także możecie jakby przenosić więcej dusz przy sobie, nie? To za opcja. Intensiv. Ej, taktyczny teleporcik zaleciał jeszcze. Tyk. Gdzie jest? Kurde, siatką go chciałem. Dziękuję.
To chyba będzie łatwiej motyle mi łapać niż te pszczoły, tak szczerze. Motyle mam 3, a pszczoły 1. 4, przepraszam. Tylko że... Ej, my możemy je włożyć do lodówki w ogóle? Powelku, you know that? Ale co? Motyle żywe. No nie. Oh shit. To nic. To w sumie do dupy. To trzeba ich sobie nazbierać, jak będą potrzebne po prostu, a teraz to już tam ciul. A w sumie mogę posadzić je przy bazie, to będziemy mieli szybką opcję, co to na to? Posadzę po prostu te motyle. Okay. Bo jak teraz tak będzie ich szkoda, no to... Chociaż żeby jakiś użytek z nich był. Tak można pod Wormuda robić w sumie. No Wormuda, Wartoxa. Za duże postaci robią, nie? Jeszcze wyjdzie Warbug znowu. Bogstaff, nowy. To jeszcze wyjdzie. Trzy jeszcze nowe postacie do Together. Fake, reworki non-stop. No, także to jest taka opcja, że no wiecie, możecie pokombinować, czy będzie wam pasowała jakaś taka w bazie mały ogródeczek, który tam będzie wam respił nowe motylki i w ogóle. Kozak opcja, no więc pszczołę sobie wypuszczę, żeby zapylała. Mam paprykę w ogóle. Paprykę mam. Czajcie, taką ostrą, no krzaczek. No i byłem ciekawy, jak ją tutaj zapylić, no bo kurde stoi w mieszkaniu cały czas, zimno było, ale kwiatki już miała, więc no ciężko, żeby jakaś pszczołka przyleciała czy cokolwiek. No i w końcu wczoraj chyba dopiero, czy przed, nie, przedwczoraj do tego doszedłem, Paweł, nie? Że są obu... Wczoraj. Wczoraj? Chyba to sprawdzę. A możliwe, nie, no... wczoraj, bo wczoraj żeśmy nie gadali w ogóle. Albo rano. No. Nie pamiętam już szczerze. No, ale ogarnąłem, że są obupłciowe w sumie. Jeden krzak może mieć kwiaty o różnych płciach, czyli mogę zapylać jeden kwiat drugim kwiatem. I stwierdziłem, że tak zrobię i w sumie jestem ciekawy, czy to się uda. Czy coś tam wyrośnie. Bo taka ta papryczka jest dobra, Boże, do chili, znaczy zrobiłem sobie kiedyś ten, i Izie i siostrze, z ryżem zrobiłem kreweteczki na maśle i z tym chili i one były takie... Cudo to było po prostu. I dzięki temu, że właśnie były te fajne takie papryczeczki, to ja bym sobie tak zjadł jeszcze. Mogę tak zjeść? Mogę. Dziękuję. I w sumie w zimie nie będziemy mieli motyli, będzie trzeba zabijać pszczoły do tego, albo coś innego po prostu. Przez chwilę myślałem, że to straszna wiadomość. Ale możemy je wygonić. No. Już przez chwilę myślałem, że to, że nie ma motyli, to jest straszny minus dla Wormuda. Dla Wartoxa. Za to, że gadaliśmy o tym Wormudzie przed chwilą. No, Wartox najłatwiej ten może się nafarmić na motylach, no nie, bo motyle nic nie robią i ma jedna pacnięcie, no. Czymkolwiek. A na pszczołę to trzeba bronią ładować dwa ataki, tak. No ale to nadal nie jest jakiś taki nerw, nie? Chwilkę. O, cyk, tutaj. Braknie mi jednego motylka, żeby było równo, super. W sumie co się przejmuje? Cześć Paweł. Dropnąłem pszczółki, Harę. Jak ci się podoba? Goni cię! Dziękuj! A nie, leciała za tobą przez chwilę. Czekaj, bramkę zamknę, bo nam ucieknie. Uciekła nam przez bramkę, bo drzwi były otwarte. Nie wiem, czy ona do ula swojego nie wraca, bo ta tutaj nam ładnie, kurde, patrz, zapyla kwiatuszki każdego po kolei. To jest dobra pszczółka. Aha, dobra, już spieprzyła, nieważne. Nic się nie stało. Coś cię goni znowu? A, taki tam terror. Nie, to jest gość. Dobra. Kozak w sumie. Z tą psychiką. A gdzie my mamy duszę? Co zrobi królik? Lol? Czy uderzyłeś pod młotkiem? Ale możliwe, że uderzyłeś młotkiem jakoś to... Cholera wie, szczerze. Nie. Ciekawe, czy mam to na nagranie złapane. Co? Ja wykraftowałem właśnie coś w tym nowego. Może też tak to działa. Wypuszczałoby królika? Piękny skin. No taki śmieszek. Cięcie tu łazi w ogóle. To poczekam, aż zaśnie i go zabijemy. Ej! Kombo! Prestihatitator Wartox! Wypuszcza nam ten. Króliki, możesz je zabijać w nocy. Ja nie mogę, no po prostu ta postać jest kozak. Nie no, już na siłę szukam głupot. Nieważne.
Teraz nie wypuściło królika. No właśnie. Czyli nie ma kombo. Nie, nie wiem, jak to działa. Dziwne to było. Ej. Ja to chciałem zrobić. Z racji... W takim razie ja zabijam królika. Bo się zdenerwowałem, wem. Mięso nam się psuje. Ej, w sumie skukuję monster lasagne, dobra? I zobaczymy, ile ona mi odejmie statystyk, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie opłacalne, w miarę, jakkolwiek, cokolwiek. Dlaczegokolwiek. No bo Weberem z monster lasagne można zjeść, ale nie jest opłacalne, nie? Bo lepiej sobie zjeść 4 mięska chyba. Dobra, ona odejmuje 20 selta, 20 sanity. Czyli będzie odejmowała mi 10 HP, 10 sanity i dawała mi będzie z 18 głodu. Co się tym nie opłaca? No, taki niezbyt kozak. O, mięsny garnek, który będzie odejmował, znaczy będzie dodawał 75, czyli troszkę więcej niż meatballsy normalnie. Fajna postać. To sobie jeszcze tutaj. A w sumie 99% to nie będę marnował. Psuje nam się żarcie, trzeba będzie trochę ogarnąć. Albo walić, co będziemy jedli dusze i latali na zero sanity. Co ty na to? No i dalej. Tak jak ja teraz właściwie. Bo cię. Dobra, jaki jest plan w ogóle? Jezu, ile tych pszczół tam jest. Ich czyszczenie będzie też problemem, pewnie niemałym. Ej, zajebiście. Czekaj, mamy raz. Dwa. Gdzie jest trzecie iglo? Ja się wiem, że tu jest jedno jeszcze, ale gdzie jest trzecie iglo? Na pustyni. Raz. Dwa. Aha, dobra, są przy drodze wszystkie. I jeszcze jedno jest w lesie obok tego, nie? Tutaj pod nami, pod pszczołami, czyli będziemy mieli po drodze. Tak. Zajebiście. Tylko żebyśmy mieli większe szczęście niż ty, nie? Bo tobie to fajnie wyszło. A nie denerwuję. Wyszło na tyle tego, że miałem... mam w sumie 10 kółów. I zero tam oszanter, czy spadło tam oszanter w końcu? Jedno. Aaa. Wypadło w końcu jedno. Nie, no to zajebiście. Tutaj mogę wziąć siatkę i jeszcze połapać tych motyli. Wrócę się po nią chyba. Soul hope. Siema baza. Najszybsza postać w grze chyba teraz, nie? Jeśli by to tak w ogóle, wiesz, oznaczać można było. Że tego teleporty to jakiś movement speed. To bym powiedział, że to najszybsza postać. Dzień dobry, panie motylku. W sumie te motylki to już teraz tu mogę łapać nawet. Posadźmy herę. Landherę. Bo jestem swoim bohaterem. A właśnie, drewno. Paweł. Potrzebujemy drewienka na mieczy. A, no złego drewna. No. Mhm. Mamy go? No nie, bo zrobiłem z tego maszynę. No właśnie, to przydałoby się albo drzewa pościnać. Pójdę poszukać jeszcze jedne. Okej. Ale po co drewna? Bo wieża pościnała trochę, bo była w lesie i sobie pojeździła potem. No. Pozbierałem to drewno, więc w sumie nie potrzebujemy, więc pójdę jeszcze w jedno miejsce poszukać tego. No okej. Okay. Tego drzewa. Kurde, szkoda, bo... No ale w sumie ile będziemy potrzebowali z 2-3 miecze na łeb? No. Jak ci się wydaje? Sztyle? No, myślę, żeby nie wiem... Pierwszą fazę hambatami może stłudza, później no, mieczami, żeby szybciej poszło. Jeżeli się skończą, no to się dobije czymś tam. No spoko, mi pasuje. Znaczy te hambaty ogólnie by nam wystarczyły na tą walkę, mi się wydaje, na luzie. Ale jak możemy sobie zrobić w cienie... Wrażeń nam trochę będzie brakować, bo będzie, mamy tylko podstawowe. No w sumie też prawda. Plus no... Wiesz, żebyśmy to w miarę szybko zrobili, bo też nie będziemy mieli jakoś kozak leczenia. Szczególnie, że to dopiero początek gry, nie mamy wszystkiego i nie mamy wszystkich możliwości tutaj. Także trzeba uwaga... A, tu pszczołę chciał złapać, nie chciałem pszczoły. Gościu, zostawił. Także żebyśmy po prostu nie zdechli głupio, nie? Znaczy myślę, że to raczej nie będzie problem, skoro oboje upuszczając duszę, leczymy się oboje po 20 za każdym razem, nie? To też jest w ogóle... Powalona akcja.
A w sumie zacznę szukać koelefantów. Każdy z nas weźmie po staku, jeszcze tych pszczółek to w ogóle... No właśnie, jeszcze trochę, znaczy motyli. Chociaż... No to motyli, pszczółek to w ogóle. Chociaż przydałoby się w takim razie jeszcze sieci pozdobywać. Bo zostały dwie, a ja już siatki zużyłem. A w sumie, bez różnicy co tam weźmiemy. No tam Sanity może tylko przeszkadzać przy walce, tak szczerze. Bo w pewnym momencie będziemy mieli go pewnie mało, przez to, że jest Sanity Drain od Klausa jakiś na pewno. Z Nightmare... Ale wiesz, jest mniejsze niż ten. Mhm, no to okej. Bo jest też ten. No to też a prawda. A Nightmare, te miecze to dopiero będziemy używać w drugiej fazie, bo tak przynajmniej ja myślałem, żeby przyspieszyć ją i żeby nie dostać tych narek, bo wtedy się dopiero groźnie robi. No wiem, wiem. Tam trzeba już trochę, wiesz, szybko go załatwić po prostu, bo... I ewentualnie na Krampusy jak przyjdą, też możemy wtedy wziąć sobie, wiesz, Night Swordy, nie? No, bo następnie wytłukło. Wydaje mi się, że jak we dwójkę będziemy ich sporo przyjdzie naprawdę, to będziemy mieli problem i trzeba tam uważać też na overloada, bo wtedy to Sanity będzie mogło nam siąść. O to się obawiam tak, wiesz, głównie. No to zawsze można coś zebrać, jakieś zielone grzybki, cokolwiek, kaktusy. No, kaktusy pewnie weźmiemy czy coś. Zawsze jeszcze jakieś pierogi też możemy zrobić ewentualnie. Mam koalefanta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ła! Za mało się odsunąłem. Wiesz co, udało mi się zrobić z koelefantem? Teleportowałem się zanim mnie jeszcze zauważył do niego i od razu Ctrl F i wtedy to działa. Solo go sobie zabiłem bez problemu. Także w ten sposób możemy, wiesz, teleportować się za koelefanta, bo tam mówiłeś, że on ucieka od razu, nie? Że zmienia kierunek. No miałem problemy z tym. To jak tak sobie zrobisz, że teleportujesz się zanim cię, wiesz, wcześniej tam widział w ogóle, to chyba działa. To mi przynajmniej udało się teraz tak zrobić. Dobra, to mamy więcej mięsa, mogę zrobić kurtałkę, tylko że kurde nie mamy sieci, to te sieci możemy ewentualnie w następnym odcinku jeszcze ogarnąć. I nam się psuje żarcie dość ostro. Ostro. Dobra, rozpalę. I sobie przepalę w sumie kaktusiwo. Raz, dwa. Chociaż nie wiem, czy my się nie będziemy leczyć cały czas duszami tylko, bo to żarcie no, i tak nam będzie dawać nic praktycznie. Także mi się wydaje, że to będzie najlepsza opcja. Pierogi dają tyle samo, co dusza. Mhm, a ile trzeba się ustarać na pieroga, a ile na duszę jedną, nie? To tak jakbyś miał 20 pierogów, 20 dusz, nie? Tam jeszcze no, na teleportację zajdzie pewnie, ale... Także jakiś tam bonus ewentualny z tymi duszami. I te teleportacje możemy tylko dla zabawy parę razy wykorzystać tak, żeby sprawdzić, czy to fajnie działa z tymi, wiesz, tymi plamami, nie? Ewentualnie jakby nas z tego zasięgowego atakował w drugiej formie, że tak będzie, wiesz, skakał, to też można się teleportować chyba. A ja zrobię coś niemiłego. Dzięki, Chester. Moja oficjalna niszczarka przedmiotów. Dobra. Czapałki chyba na razie robił nie będę. Czy kurtałki, bo nie mamy i tak z czego. To nic, to jakoś się będzie żyło. Paweleł! Będziemy kończyć. Ja. A ty już no. Tam gdzieś biegasz. Zwiedzam się. W świecie wielkim i wspaniałym. Ja się przyjrzę jeszcze tak, gdzie tu byłeś mniej więcej i gdzie jeszcze może być to drzewo. Bo coś kojarzę... Nie, tu nie było? Zazwyczaj w tym lesie takim. No w tym dużym lesie jest. Ale tam już byłem, no nie? Tam gdzie mi oznaczałeś to wcześniej, to pyciałem, żeby zrobić maszynę. No dobra, dobra. Tam widzisz, jest pełno pięków, to wieża sobie jeździł. A to pięków nie widzę aż tak chyba. Szczerze na mapie nie widać ich nie, za bardzo. Nie, pokazuję na mapie pięki. Wiesz co, bo tutaj jeszcze mamy niedozwiedzany ten las. No, podejrzewam, że tam nie będzie, no nie wiem, podejrzewam, że raczej tu, gdzie ja jestem będzie. No to możliwe też. No ale tam już rzeczywiście nic nie widzę więcej. Także ewentualnie tam, gdzie ty jesteś, jeszcze kawałek jakiś będzie mapy. Dobra, to co, kończymy odcinkusa? A mamy wybór? Nie mamy wyboru, musimy skończyć, koniec.
I kropka. O, właśnie znalazłem drzewo. No to super, no tak miło na koniec odcinka sobie drzewko znaleźć, takie fajne. Ty, a w sumie ile potrzeba na jeden miecz? Jeden. Jeden, no to super. Jeszcze wykopienie tylko po prostu. To zajebiście. Dobra, to dzięki wielkie za oglądanie. Był ze mną Paweł, który znalazł drzewo. Byłem. Całkowicie normalne jest jak coś. Polecam Ortoxa, teleportacja upi, róbcie sobie farmy motyli. Gdzie one są? Róbcie sobie farmy motyli. Patrz ile motyli, gościu. O nie, złapałem go. Odwaliłem trochę, spację kliknąłem za szybko. O, róża mi się posadziła. I cyk. I cyk duszka. To do usłyszenia, pa pa.